Cześć youtuberzy. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować moje narzędzie. Są to szczypce, obcinaczki boczne do przewodów firmy Wicha. Jest to seria Electric, izolowane do 1000 W. Jest to model Z16026. Długość 200 mm. Nie jest to już produkowany model. Zmienili trochę design. A posiadam tu ładnych parę lat. Zaprezentujmy, jak one tną. Mamy kabel. Przewód bez żadnego problemu. Trzy na raz również. Przez zewnętrzną. Weźmy, powiedzmy, potrzebujecie skrócić śrubę. Twarda. Udało się. Niestety jej teraz nie znajdę. Nie pozostawiło to śladu na tych szczypcach. Tu macie przykład szprychy. Pewnie wiecie, jak ciężko to obciąć. Spróbujmy jedną ręką. Dało radę. Czy pozostawiło to jakiś ślad na narzędziu? Żadnego. Kupiłem tanie, marketowe, nowe, nieużywane szczypce. Spróbujmy przeprowadzić ten sam test. Nie dam rady chyba. Ze szprychą nie daliśmy rady. Weźmy śrubę. Wkręcik. Również wydaje mi się, że nie dam rady. Ta śruba jest twarda. Spróbujmy inaczej. Bez śladu na narzędziu. Z całego serca mogę zarekomendować te obcinaczki do przewodów. Zróbmy porównanie również tych tańszych. Tu w miarę dobrze na kablach. Jest to różnica w porównaniu z produktem Wichy. Na pewno w jakości. Spróbujmy przeprowadzić ten sam test z młotkiem i z tą twardą śrubą. Na tanich obcinaczkach. Ciężko to zrobić, patrząc w kamerę. Zostawiło to tylko ślad. Kurczę.
Chyba nie będziemy w stanie tego zrobić. W innym miejscu. Jeszcze raz produkt Wichy. Bez śladu zużycia. Pewnie możecie kupować tańsze narzędzia, próbować oszczędzać, ale w gruncie rzeczy okaże się to, w dłuższej perspektywie okaże się to bardziej kosztowne niż wydać raz, a porządnie mieć narzędzie przez lata. Postaram się umieścić link do zakupu nowszego, aktualnego modelu tych oto szczypiec. Chciałem podziękować Wam za uwagę, zachęcić do obejrzenia innych moich filmików, innych recenzji narzędzi. Mam tego już sporo na YouTubie. Zachęcić Was do zakupów narzędzi lepszej jakości, co w perspektywie czasu okazuje się tańsze. Nie dość, że te narzędzia wytrzymują dłużej. Niektórych rzeczy nie jesteście w stanie zrobić tanimi narzędziami. Przede wszystkim jest to wygodniejsze użyć lepszego narzędzia. Mniej siły włożyć w daną czynność. To zwiększa Waszą efektywność. Sądzę, że to by było na tyle. Chciałbym Wam podziękować za uwagę. I do zobaczenia. Cześć.